I didn't want to go sit. W porządku. Jak brzmi czwarte przykazanie? Przeczytajmy. Grant, otwórz proszę 20 rozdział Księgi Wyjścia. Znajdziesz tam 10 przykazań, a w każdym razie jedno z ich odczytań. Gotowy? Tak. Więc przeczytaj nam czwarte przykazanie. 6 dni będziesz pracować. Stop. Co będziesz robił przez 6 dni? Pracował. Co znaczy to polecenie? Zazwyczaj kojarzy się nam z... z przykazaniem święcenia szabatu. Szabatem, zgadza się. To nakaz święcenia szabatu, ale przyjrzyjmy się mu nieco dokładniej. Czytajmy dalej. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Stop. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dlatego w skrócie nazwiemy ten fragment przykazaniem pracy. Ponieważ w tym przykazaniu Bóg oznajmia nam coś, co chce, byśmy zrozumieli, szczególnie w świecie, który żywi inne poglądy na temat pracy. Co Bóg tutaj mówi? 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Czy to jest złe albo złośliwe? Nie. Czy Bóg jest tyranem? Nie. Masz 6 dni pracować. Jay, czy tak właśnie Bóg nam tu mówi? Nie uważam, żeby to było coś złego. Nie uważasz? To dobrze. Dlaczego Bóg daje nam to przykazanie, mówiące, że 6 dni mamy pracować? Co się stało w drugim rozdziale Ewangelii Marka? Pamiętacie? Jezus i uczniowie w szabat zrywali kłosy na polu. I co dokładnie zarzucili mu faryzeusze? Że pracuje w szabat. Pracuje w szabat. Że nie przestrzega szabatu. Pamiętacie, co Jezus na to odpowiedział? Że szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Jezus powiedział, że szabat został stworzony dla człowieka. To ciekawe stwierdzenie. Pomaga nam trochę lepiej zrozumieć to przykazanie. Co Jezus ma na myśli? Co daje do zrozumienia? Przyjrzyjmy się temu. Przykazanie pracy, do kogo jest skierowane? Zajrzyjmy do Księgi Wyjścia. Grant, przeczytaj proszę ten fragment, obiecuję, że nie będę przerywał. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia, dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. Pominąłeś werset 9. Od niego zacząłeś? Tak. Więc przeczytaj teraz werset 8. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Po co jest to przykazanie? O co chodzi Bogu? Rozumiecie? Bóg mówi o swojej pracy. Czy nie o tym czytamy? Co Bóg robił przez 6 dni? Pracował. Pracował. A co zrobił potem? Odpoczął. Odpoczął. Widzicie, znów wracamy do natury Boga, prawda? Przykazanie, które Bóg nam tutaj daje, zwane przykazaniem szabatu, nie jest złe ani złośliwe. Po co ono jest? W tym przykazaniu Bóg ponownie daje nam siebie za przykład, mówiąc, ponieważ ja pracowałem 6 dni, a potem odpocząłem. I znów przyglądamy się naturze Boga, który jest źródłem wszelkiej prawdy. W tym przykazaniu Bóg wskazuje na siebie, odnosi je do siebie. A więc nastawcie kompasy na północny zachód, ponieważ przyjrzymy się dzisiaj tej sferze, którą nazywamy sferą pracy. Wielu osobom ta sfera, podobnie jak sama idea pracy, nie wydaje się zbyt interesująca. Niemniej jestem przekonany, że ujrzymy dziś jedne z najpiękniejszych klejnotów w trakcie naszej wspólnej wyprawy. I modlę się, aby wasze spojrzenie na to, co Bóg nam dał poprzez tę sferę, uległo zmianie. A przy okazji rzucimy okiem na inne elementy światopoglądu, których zrozumienie jest również ważne. Przyjrzymy się ekonomii. Co za koszmar.
Przyjrzymy się też sztuce, mediom, muzyce i literaturze, bo również one należą do sfery pracy. Tak więc popatrzymy na tę piątą sferę i z nadzieją modlę się, żebyśmy odkryli, że to wspaniały system społeczny dany nam przez Boga. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę Bóg stworzył nas po to, żebyśmy tworzyli. Jak świat postrzega pracę? Jak pojmuje ideę pracy? Istota ludzka została stworzona, aby żyć. A nie da się żyć, będąc kanapowym leniwcem. Słowo praca. Praca to koszmar. Praca jest niezwykle ważna, trzeba ją wykonać. To ważna rzecz w życiu każdego z nas. Praca to coś, co robimy, by przetrwać. Obecnie słowo praca trochę mnie przygnębia. Praca kojarzy mi się głównie z robieniem czegoś dla pieniędzy. Coś, co robimy dla pieniędzy, dlatego że musimy to robić. Uważam, że praca ma zasadnicze znaczenie. Jeśli ktoś nie pracuje, to nic nie ma. Musisz zarabiać, bez tego nie da rady. Nie będziesz miał pieniędzy na jedzenie i mieszkanie. Niektórzy żyją, by pracować, inni pracują, aby żyć. Z pracą nie powinno się przesadzać. Liczne badania wykazały, że nadmiar pracy prowadzi do depresji i przygnębienia. Bardzo trudno jest znaleźć pracę. Pracuję w restauracji. Gdybym nie pracowała, ludzie nie mieliby co jeść. Z praktycznego, ekonomicznego punktu widzenia, gdyby każdy powiedział, a co mi tam, i nie wykazał inicjatywy, gospodarka by się zawaliła. Praca to mnóstwo energii skupionej na zadaniu, na którym czasami może ci wcale nie zależeć. Praca jest super. Idziesz i robisz coś, co lubisz, albo czego nie lubisz. Rzecz w tym, żeby znaleźć w życiu takie zajęcie, które stanie się twoim życiem i które będziesz kochał wykonywać. Praca to pot. Moja praca nie jest jakoś naprawdę ważna. Praca pomogła mi pokochać siebie. Kocham to, co robię, to rzeczy techniczne, czasami dziwaczne. Praca to wielkie słowo. Są ludzie, którzy pracują jako wolontariusze. Wytwarzasz dobra albo wykonujesz usługi, które dla innych stanowią wartość. Każdy zdolny do pracy powinien pracować. Nienawidzę pracy, nienawidzę. Dlatego zarabiam na życie jako aktor. Dosłownie budzę się z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że przede mną kolejny dzień pracy. Zależnie od pracy, jaką wykonujesz, możesz przyczynić się do rozwoju ludzkości. Miałem już dość reguł, więc postanowiłem pracować na swoim. Nie mam pojęcia, co chciałabym robić w przyszłości. Moja obecna praca nie jest zbyt ciekawa. Pracuję od 5 roku życia i wierzę, że dobre zdrowie zawdzięczam temu, że nigdy nie bałem się pracy. Bóg zaopatruje, ale nie tych, którym nie chce się nawet próbować zarobić na siebie. Pracuje się dla pieniędzy, a dzięki nim można robić to, co cię interesuje. Lubię pracować. Zawsze uczę się czegoś nowego. Właściwie to uwielbiam, spotykać różnych ludzi z różnych środowisk. Mam pozytywny stosunek do pracy. Wykonywałem różne zajęcia. Kocham tatuowanie. W jakiś sposób ocaliło mi życie, zmieniło mnie. O tak, pracuję za dużo, ponieważ kocham pracę. Nauczyłem się robić to, do czego jestem przekonany, Bóg mnie powołał. I robię to przede wszystkim po to, żeby Go uwielbiać, a On przysyła mi klientelę, dzięki której jeszcze bardziej mogę Go wysławiać. Pracowałem w różnych firmach. Teraz zakładamy izolację i naprawdę mi się to podoba. Znajdujesz pracę, którą kochasz i jesteś w niej dobry, a wynagrodzenie jest niejako naturalnym efektem ubocznym. Człowiek potrzebuje się ruszyć i zająć się pracą dla dobra gospodarki jako takiej oraz dla swojego własnego dobra. Jak widzimy, jest dużo różnych odpowiedzi na pytanie, czym jest praca. Myślę, że Flash nieźle się wypowiedział. Jak świat postrzega pracę? Słyszałem ludzi narzekających, że praca jest denna i do bani. Usłyszeliśmy właśnie, że praca jest beznadziejna albo jest koszmarem. Gdybym tylko nie musiał zarabiać. W tym kryje się sugestia, że nie robiłbym tego, gdybym nie potrzebował kasy. Muszę pracować, żeby mieć za co żyć do końca tygodnia. Co sądzimy na temat korporacji? Albo co sądzimy o zarobku? Zauważamy coraz bardziej negatywne podejście do pracy, korporacji,
do całej tej sfery pracy. Co się tu dzieje? O co w tym chodzi? Co naprawdę sądzicie o pracy? Czy praca to przekleństwo? Wielu chrześcijan, z którymi rozmawiałem, uważa, że praca naprawdę jest przekleństwem. Przyjrzyjmy się temu. Czy sfera pracy jest ważna, czy też po prostu jest złem koniecznym? Czy Boga obchodzi ta sfera? Czy powiedział coś na jej temat? W liście świętego Jakuba jest napisane: oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście. Co wam to przypomina? Krew. Krew. Pamiętacie krew Abla, wołającą z ziemi? Teraz Bóg mówi o zapłacie, której nie otrzymali żniwiarze. Mówi, że wołają do Niego z ziemi. Czy Boga obchodzi ekonomia i sfera pracy? Czy przypominacie sobie człowieka nazwiskiem Gutenberg? Gutenberg pracował, a jego praca zmieniła oblicze świata. Na przełomie tysiącleci wielu uznało jego wynalazek za najważniejsze wydarzenie ostatniego milenium. W 1455 roku Gutenberg zajęty był pracą. Wynalazł prasę drukarską i w ciągu 10 lat ogólna liczba książek wzrosła z 50 tysięcy do ponad 10 milionów. Pierwszą książką, jaka została wydrukowana na maszynie Gutenberga, była Biblia. Przedtem skryba musiał poświęcić rok, żeby ją skopiować. Teraz dzięki prasie drukarskiej stało się to dużo szybsze. Uważam, że Bóg celowo wykorzystał Gutenberga i jego pracę, aby spowodować rozprzestrzenianie się Ewangelii. Co sądził o tym sam Gutenberg? Prawda religijna uwięziona jest w niewielkiej liczbie manuskryptów, które ograniczają ten skarb przeznaczony dla wszystkich, zamiast go szerzyć. Złamy pieczęć wiążącą te święte rzeczy. Dodajmy prawdzie skrzydeł, aby mogła swoim słowem zdobyć każdą duszę przychodzącą na ten świat. Już nie odręcznym pismem, ale ogromnym nakładem, bez końca powielanym przez maszynę, która nigdy nie odczuwa zmęczenia. Czy sądzicie, że Gutenberg rozumiał, czego Bóg dokonywał poprzez niego? Myślę, że na pewno byli ludzie, którzy mieli negatywny stosunek do tej klekoczącej maszyny. Możemy to wyczuć, ponieważ Gutenberg dalej mówi tak. Tak, oczywiście jest to prasa, ale taka, z której będą wypływać niekończące się strumienie najbogatszego i najwspanialszego trunku. Pewnie dziś nie nazwalibyśmy Bożego Słowa trunkiem, ale rozumiecie, co ma na myśli. Najwspanialszego trunku, jaki kiedykolwiek płynął dla ugaszenia pragnienia ludzi. Dzięki niemu Bóg będzie mógł szerzyć swoje słowo. Będzie z niego wypływać źródło czystej prawdy i niczym nowa gwiazda rozproszy ono ciemność ignorancji, a pośród ludzi zajaśnieje nieznane dotąd światło. Czy sądzicie, że Gutenberg w jakimś stopniu podejrzewał, jakie znaczenie może mieć jego praca? Sądzę, że tak. Kiedy zastanowimy się, czego może dokonać twórcza praca człowieka, to niesamowite. Czy świat użył tych dzieł w złym celu? O tak. Ale czy poprzez to, czego Bóg dokonał, rozszerzyło się Królestwo Boże? O tak, niewątpliwie. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Znów przyjmując tę radykalną perspektywę, szukając Bożego zamysłu dla świata, który oddalił się od Boga i wypaczył pomyślane przez Niego systemy społeczne. Zauważymy, że tak samo jak było z radykalnym spojrzeniem na rolę męża i rolę króla, podobnie rzecz się ma z radykalnym spojrzeniem na Pana i na pracę. Jak to zrobimy? Spojrzymy w oblicze Boga. Księga Rodzaju mówi: a gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Przyłączę się do was. Usiądziemy razem i popatrzymy na Boże dzieło. Psalm 19 mówi: niebiosa głoszą chwałę Bożą. Co robią? Firmament świadczy o dziełach rąk Jego. Chcę, żebyśmy popatrzyli na Bożą pracę, ponieważ przyglądając się Jego dziełom, odkryjemy i zrozumiemy, co to znaczy, kiedy Bóg mówi, że przez sześć dni
mamy pracować i tworzyć. On daje nam wzorzec piękna, dobra i prawdy. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Właśnie przyjrzeliśmy się twórczej pracy Boga. A nam Bóg dał przywilej, byśmy w Jego imieniu twórczo zarządzali Jego dziełem. Jak więc możemy negatywnie postrzegać pracę? Bóg odcisnął na nas swoje boskie piętno. Księga Rodzaju mówi, Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Bóg był pierwszym pracownikiem. Czy czytając teraz ten werset, przypatrując się twórczej pracy Boga, mamy go odbierać jako coś negatywnego, że Bóg umieścił człowieka w ogrodzie i nakazał mu, teraz masz pracować? Nie. On powiedział, zabierz się do pracy, do robienia, do tworzenia. To tak, jakby Bóg umieścił nas w piaskownicy ze wszystkimi zabawkami, mówiąc, bawcie się, budujcie różne rzeczy. Jaką niesamowitą rzecz Bóg dla nas uczynił. Czy tak to dzisiaj widzimy? Czy wyskakujemy rano z łóżka i pędzimy do pracy rozradowani jak dzieci, czy pracujemy pogwizdując z jękiem, witając godzinę 17, kiedy kończy się dniówka? Co się stało? Czy coś się zmieniło? Niektórzy mówią, to przekleństwo wynikające z upadku. Upadek w raju zmienił wszystko, również to. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. Czy Bóg mówi, że praca jest przeklęta? Nie. Przeklęta niech będzie ziemia. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Spróbuję jakoś wam zobrazować to, co według mnie się zdarzyło. To tylko mój pogląd, nie wiemy, jak było naprawdę. Ale wydaje mi się, że kiedy przed upadkiem Bóg pozwolił nam być kreatywnymi pracownikami, to było trochę tak jak spływanie kajakiem w dół strumienia. Musieliśmy tylko sterować, trochę w lewo, trochę w prawo. Praca była łatwa. Teraz strumień zmienił bieg. Musimy płynąć pod prąd, a to wymaga o wiele więcej pracy, więcej wysiłku, żeby dotrzeć w to samo miejsce. Lecz idea pracy nie uległa zmianie. Praca stała się trochę trudniejsza. Jednak wciąż nosi na sobie ten boski obraz, jaki został na nas odciśnięty. Jaką wspaniałą rzecz Bóg dla nas uczynił. Zastanówmy się chwilę nad tym przykazaniem. Co Bóg chce nam tutaj powiedzieć? Co mówi ten nakaz? Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Kiedy spojrzymy na to z perspektywy, jaką teraz przyjęliśmy, co ten nakaz dla nas znaczy? Wyglądacie na trochę zaskoczonych, powiem więc inaczej. Cindy, ujmę to tak. Powiedzmy, że mówisz do swojego syna, możesz się bawić zabawkami 6 dni w tygodniu, ale 7 dnia musisz odłożyć je na bok. Czy to zmieniłoby nasz stosunek do tego nakazu? Szczerze mówiąc, uważam, że ten nakaz to właśnie mówi. Dlaczego Bóg mówi nam, żebyśmy nie pracowali 7 dnia? Ponieważ On 7 dnia nie pracował. Ponieważ On nie pracował. A jeśli spojrzymy na pracę tak, jak w tej chwili o tym mówimy, co byśmy robili bez przykazania świętowania szabatu? Pracowalibyśmy 7 dni w tygodniu. A on mówi, słuchaj, musisz przerwać zabawę na 1 dzień w tygodniu i odpocząć.
ponieważ niedobrze jest bawić się bez przerwy. A więc Bóg w swojej łaskawości dał nam dzień szabatu. To nie człowiek został ustanowiony dla szabatu, tylko szabat dla człowieka. Przyjrzyjmy się więc sferze pracy, jak ona wygląda. Zajrzyjmy do środka i popatrzymy przez chwilę. Ale najpierw musimy zadać sobie pytanie, jak ważna jest ta sfera. Jakie jest jej miejsce pośród wszystkich innych, którym się przyglądaliśmy? Z tej sfery czerpiemy pożywienie, odzież, mieszkanie, leki, transport, komunikację, wodę, gaz, elektryczność. Z niej bierze się to wszystko. Jak ważna jest ta sfera? To w niej mają swoje źródło narkotyki, aborcja, hazard, pornografia, filmy i muzyka, inżynieria genetyczna i światowy kryzys. Jak możemy tę sferę lekceważyć? Czy można się nią nie zajmować? Biorąc pod uwagę wszystko inne, większość z was poświęci większość swojego czasu tej właśnie sferze. Jednak nie chcemy o niej za dużo rozmawiać. Pomijamy ją, nie patrzymy na nią zgodnie z Bożym zamysłem. Dlaczego? Zanim zajmiemy się sferą pracy, musimy zacząć od tego, co nazwę ogólnym modelem ekonomicznym. Pozwólcie, że najpierw go narysuję. Zajmiemy się także zasadami, które w nim obowiązują. Ten ogólny model ekonomiczny opiera się na założeniu, że tak naprawdę wszystko należy do Boga. W tej sferze zajmujemy się również tym, co nazywamy dobrami, czyli materialną zawartością pudełka. I uważam, że Bóg dał nam, jako swoim zarządcom, przywilej pracowania nad Jego dobrami i wykorzystywania ich do tworzenia. To prowadzi nas do ogólnego modelu ekonomicznego. Żeby go przeanalizować, szybko zapoznamy się z 7 zasadami dotyczącymi tej sfery. Zrobimy to bardzo szybko. Będziecie mogli do nich wrócić, jeśli będziecie chcieli. Te zasady mogą wam się wydać dziecinne i banalne, ale jednak często rzeczy proste są najgłębsze. Zasada numer 1. Wszystko należy do Boga. Nie uważacie, że nasze życie mogłoby wyglądać nieco inaczej, gdybyśmy naprawdę akceptowali tę zasadę? Zdecydowanie. Jedną z największych patologii współczesnej kultury jest silne przywiązanie do rzeczy i kurczowe trzymanie się ich. W Psalmie 50 czytamy: Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać i świadczyć przeciw Tobie, Izraelu. Ja jestem Bogiem, Bogiem Twoim. Nie oskarżam Cię o Twe ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie chcę przyjmować cielca z Twego domu, ni kozłów ze stad Twoich, bo do mnie należy cała zwierzyna po lasach, 1000 zwierząt na moich górach. Znam całe ptactwo powietrzne i do mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie musiałbym Tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia, wszystko należy do Boga. Zasada numer 2. Bóg powołał człowieka jako twórczego zarządcę jego dóbr, udzielając nam prawa własności. Księga Rodzaju mówi, po czym Bóg im błogosławił. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Bóg uczynił nas twórczymi zarządcami Jego dóbr. Pojęcie zarządcy zdefiniowałbym tak, to osoba czy też grupa osób mających uprawnienia, by zarządzać czyjąś własnością. I dokładnie z tym mamy tutaj do czynienia.
Bóg dał nam ten przywilej wraz z odpowiedzialnością wynikającą z zarządzania Jego dobrami, ponieważ w ostatecznym rozrachunku one należą do Niego. A dla naszych celów, tu w klasie, tak zdefiniowałbym pojęcie ekonomii. Jest to zarządzanie własnością, która ostatecznie należy do Boga, nad którą On nas postawił w funkcji zarządców i z której będzie nas rozliczał. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Nim za to, jak obchodzimy się z Jego dobrami. Pamiętacie przypowieść o talentach? Przeczytajcie ją sobie. Jest tam kilka mocnych stwierdzeń odnoszących się do tego, kto ukrył swoje talenty i nie pomnażał ich, nie wykorzystywał ich, by tworzyć coś nowego. Tak więc wygląda ogólny model ekonomiczny. Bóg jest właścicielem wszystkiego, a nam udzielił prawa zarządzania tym wszystkim. To kieruje nas ku sferze pracy. Jak ona wygląda? Jeśli zarządca rzeczywiście otrzymał prawo własności, to możemy w tej sferze umieścić właściciela. I dobra, które ostatecznie należą do Boga i za które jesteśmy odpowiedzialni i które mamy pomnażać. A właściciel, aby mieć w tym jakąś pomoc, ma prawo podzielić się swoją odpowiedzialnością z pracownikiem. A więc patrzymy znów na sferę pracy. Co Bóg mówi na temat ludzi w tej sferze, na temat jej uczestników? Niewolnicy, czy też niewolni służący, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby wierzący po prostu wypełniali to przykazanie dane nam przez Boga? Mówię wam, przewrócilibyśmy świat do góry nogami. Przychodzilibyśmy do pracy podekscytowani i radośni. Dlaczego? Ponieważ pracowalibyśmy tak, jak dla samego Boga. Pozwólcie, że przedstawię wam pewien scenariusz, który powinien być realizowany na całym świecie. Dwaj biznesmeni jedzą lunch. W którymś momencie jeden z nich patrzy na drugiego i mówi: wiesz, co się stało? Co takiego? Właśnie zatrudniłem chrześcijanina. Super, szkoda, że ja nie mogę takiego znaleźć. Śmieszne, co? Ale tak to powinno wyglądać. Dlaczego? Są radośni, twórczy, cieszą się pracą, można im całkowicie zaufać. Właściwie to pod moją nieobecność pracują jeszcze lepiej. Jak sądzicie, co by się stało z naszą kulturą, gdyby ciało Chrystusa, jakim jesteśmy, po prostu wypełniało Boży zamysł dla tej sfery? Mówię wam, nie przeszłoby to bez echa. Niestety słyszałem, jak ludzie mówili: nigdy więcej nie zatrudnię chrześcijanina. Powinniśmy się wstydzić. Gdybyś jako pracownik Boga chciał wypełniać Jego zamysł, można by powiedzieć, że pasowałbyś do rzeczywistości jak pięść do oka, ale to brzmi negatywnie. Więc powiem, że w tym świecie, który coraz usilniej negatywnie postrzega pracę, rzucałbyś się w oczy jak róża na pustyni. Więcej radykalnych stwierdzeń. A wy, panowie, tak samo wobec nich, niewolników, postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan, zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Taki sam scenariusz powinien mieć miejsce w przypadku rozmowy dwóch pracowników. Jeden z nich mówi do drugiego: wiesz co, mój szef jest chrześcijaninem. Tak to powinno wyglądać. I kiedy pracodawcy zrozumieją, co Bóg uczynił, dając nam przywilej bycia twórczymi zarządcami, podejrzewam, że będą się starali ograniczyć to, co uciążliwe i jednostajne, tak by ich pracownicy
robili rzeczy bardziej twórcze, żeby mogli mieć większą radość stworzenia. Nie każda praca umożliwia to od 8 do 17. Ale pracodawca powinien szukać możliwości, by tak było. Idźmy dalej. Zasada numer 3. Kradzież czyichś dóbr jest złem. Wydaje nam się to bardzo proste, ale spójrzmy, co to znaczy, ponieważ kraść można na wiele sposobów. Zabieranie czyjejś własności niematerialnej, na przykład kopiowanie CD, dewaluowanie czyichś dóbr lub pieniędzy, niszczenie czyichś dóbr lub środków produkcji, nadmierne opodatkowanie, mówiliśmy już o tym. Kiedy nazwiemy to kradzieżą? Pożądanie dóbr należących do innych jest złem. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Ale istnieją także inne formy pożądliwości, zazdrość klasowa. Dzisiejsza kultura wciąż usiłuje zasiać w nas pożądliwość i zazdrość. Chcę tego, co masz ty. Zasada numer 4. Niesamowita zasada. Zdolności i umiejętności pochodzą od Boga. Kocham ten fragment. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów. Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, także mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plan. Duch Boży zamieszkuje w człowieku, udzielając mu umiejętności tworzenia wspaniałych, zachwycających rzeczy. Zasada numer 5. Praca jest opłacalna, dobra i powinniśmy o nią zabiegać. Lenistwo takie nie jest. Pismo Święte wciąż mówi o lenistwie i o ciężkiej pracy. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem. Kto ściga ułudę, nasyci się nędzą. I dokładnie tego jesteśmy świadkami w przypadku loterii i hazardu. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Wspomnieliśmy też przypowieść o talentach. Numer 6. Kochaj Boga, nie swój stan posiadania. W Ewangelii Mateusza Jezus tak mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kochaj Boga, a nie swój stan posiadania. Numer 7. Bądź pełen współczucia, hojnie dzieląc się tym, co posiadasz, z potrzebującymi. Jak często Pismo Święte nawołuje nas do tego. Jestem przekonany, że ta sfera, sfera pracy, wraz ze sferą wspólnoty, o której będziemy mówić podczas kolejnej wyprawy, skieruje nas ku naszej powinności, naszej głębokiej odpowiedzialności za ludzi w potrzebie. Pismo Święte wypowiada się na ten temat. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Jaki stąd wniosek? Myślę, że następujący. Przede wszystkim do tej sfery należy odpowiedzialność za ubogich. Spójrzmy na ten werset. Do kogo on jest skierowany? Do właściciela. Do właściciela. I o co właściciel jest proszony? Żeby zostawił to, co pozostało. Czyli co? Pozostałości po zbiorach.
nadmiar. Czy prosi się go, żeby zebrał to, co pozostało i dał to ubogim? Nie. Nie. A o co jest proszony? By to pozostawił. Żeby co ubodzy mogli zrobić? Sami to zebrać. Zapracować na to. Nasza współczesna kultura głosi to nękanie ludzi. Chcecie, żeby ubodzy jeszcze pracowali? Nie. Ci, którzy głoszą, że ubodzy nie powinni pracować, niszczą to, co Bóg zamierzył dla człowieka. Ich również to niszczy. Nie, Bóg mówi, nie, nie róbcie tego, nie wyciskajcie wszystkiego do ostatniej kropli, ale nie zbierajcie po to, żeby dać. Pozostawcie, aby ci, którzy nie mają pracy, mogli przyjść i popracować. Dajcie im przywilej zapracowania własnymi rękami. Czy wiecie, jaki to ma wpływ na ludzi, kiedy pozwoli się im popracować? Jestem przekonany, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Zapomnieliśmy zaakceptować i zrozumieć odpowiedzialność, jaką wewnątrz tej sfery ponosimy za ubogich, że nie powinniśmy dawać im jałmużny, bo to ich niszczy. Ale zastanowić się, jak stworzyć im miejsca pracy. Pozwólcie, że podam wam przykład człowieka, który został osądzony według tego fragmentu z 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Miał w mieście warsztat, w którym wytwarzał drewniane stoły. Stanął przed Bogiem i powiedział, Panie, nie posiadam winnicy, nie zbieram plonów. Jak mam wypełnić to, co mnie prosisz? Bóg mu odpowiedział, co leży w twoim warsztacie na podłodze? Wióry. Co z nimi robisz? No cóż, okazało się, że jeśli je zamieciemy i zapakujemy do worków, możemy je sprzedać z niewielkim zyskiem. I wtedy uświadomił sobie, że to właśnie było jego pokłosie. Poszedł więc porozmawiać z ludźmi, którzy byli bez pracy. Powiedział im, słuchajcie, kiedy usłyszycie dźwięk gwizdka o 17, zostawimy otwarte drzwi do fabryki. Jeśli chcecie, możecie przyjść, zamieść wióry, zanieść je do skupu i trochę zarobić. To było jego pokłosie. Powinniśmy już byli zbadać każdy nowy obszar pracy, jaki pojawia się w świecie technologii i tym podobne, zadając sobie pytanie, co może być pokłosiem danej pracy? Zamiast wyciskać wszystko do ostatniej kropli, posłuchajmy Pana i otwórzmy drzwi ubogim. Pozwólmy im wejść i własnoręcznie wykonać pracę. Zamysł naszego Boga jest tak wspaniały. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Stąd pochodzi to, czym dzielimy się z innymi. I Bóg nawołuje nas, żebyśmy w tej sferze byli hojni w dzieleniu się tym, czym nas obdarował. Jeśli by ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? To jest ta niewiarygodna sfera, jaką dał nam Bóg. A my zlekceważyliśmy tę naszą wielką odpowiedzialność za ubogich. Zapomnieliśmy o współczuciu, do jakiego Bóg nas nawołuje. Kto daje ubogim, nie zazna biedy. Kto na nich zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw. Uczciwy rozumie sprawy ubogich, występny nie ma zrozumienia. Ojciec Chirico proponuje niezwykłe spojrzenie na to, jak to powinno działać. Jest jednym z najbardziej błyskotliwych współczesnych umysłów zajmujących się gospodarką i sferą pracy. Ubodzy zasługują na to, żebyśmy rozumiejąc złożoność ich sytuacji i chcąc pomóc im materialnie, wypracowali jakiś system ekonomiczny wytwarzający bogactwo. I robiąc to, musimy mieć na uwadze, że po pierwsze, niekoniecznie jest to coś złego. I po drugie, ubodzy sami są najlepszym narzędziem złagodzenia ich ubóstwa. Inaczej mówiąc, nie powinniśmy traktować ubogich jedynie jak ofiary. Musimy ich samych postrzegać jako innowatorów. Wielu ubogich, i nie mówię tutaj o ludziach głęboko upośledzonych czy z poważnymi zaburzeniami, wielu z nich potrzebuje po prostu wyzwolenia z kajdanów trzymających ich na uwięzi. Kiedy usuniemy te instytucje, które hamują ludzi,
Zauważamy normalną ludzką wydajność na gruncie ekonomicznym. Oni potrzebują prawa własności, potrzebują prawa do inwestowania. Potrzebują również systemów prawnych umożliwiających im dochodzenie swoich praw. Wszystko to sprowadza się do jednego, że jeśli chcemy materialnie pomóc ubogim, musimy wziąć pod uwagę gospodarkę. Oczywiście ma to także większy, transcendentny wymiar, wymiar duchowy. Powinniśmy patrzeć na ubogich jako na istoty powołane do życia wiecznego, których przeznaczenie jest poza tym światem. Moim zdaniem te dwie rzeczy sprawiają, że publiczna pomoc dla ubogich staje się efektywna. Czy rozumiecie, co się dzieje, kiedy akceptujemy pogląd, że praca postrzegana jest negatywnie? To nieodwołalnie prowadzi do wniosku, że nie powinniśmy zmuszać ubogich do pracy. I jest to odwrotność tego, czego rzeczywiście im trzeba. Ubodzy potrzebują pracy. A kto ma im dać pracę? Nie państwo, ale ta sfera. Bóg, odcisnąwszy na człowieku swój kreatywny wizerunek, w swej łaskawości udziela swojemu zarządcy prawa do kreatywności i do gospodarowania częścią jego własności, którą zarządzający mogą zmarnować, często przez grzech, lub pomnożyć, często dzięki ciężkiej pracy, i która zobowiązuje do hojności wobec biednych. Czy wynikają stąd jakieś wnioski? Czy w jednej z dziedzin sfery pracy, jaką są sztuka i media, mamy do czynienia z kwestią prawdy? Czy piękno zależy od patrzącego? Znam wielu chrześcijan twierdzących, że nie to ładne, co ładne, ale to, co się komuś podoba. Czy to prawda? Nie. Jeśli to prawda, to coś, co ktoś uznaje za piękno, może być szpetne i złe, zgadza się? I właśnie tego jesteśmy świadkami. Spójrzmy na to, co dzieje się dziś w mediach, muzyce, literaturze, na panujące w nich zło i brud. Czy coś jest ładne po prostu dlatego, że ktoś je za takie uznaje? Czy piękno zależy od patrzącego? Nie. To nieprawda. Piękno nie jest czymś względnym. Piękno nie jest względne. Pozwólcie, że zasugeruję wam trzy rzeczy. Pięknem jest to, co jest dobre. Pięknem jest to, co jest prawdziwe. I pięknem jest to, co jest piękne. Jak zdefiniujemy piękno? Ponownie spójrzmy w oblicze Boga, a także na to, co nam dał. Psalm 101 daje nam punkt odniesienia. Ku temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu. Dzisiejsza kultura karmi nas rzeczami niegodziwymi i trudno jest usunąć je sprzed oczu. Musimy się od nich odwracać. Obecność sztuki staje się coraz bardziej namacalna. Gordon Pennington twierdzi, zachodnie społeczeństwo codziennie ogląda ponad 60 tysięcy reklamowych przekazów audio i wideo. Wyobrażacie to sobie? Tę przytłaczającą obecność przekazów audio i wideo. Francis Schaeffer stwierdził, sztuka oraz media są środkiem i pomostem, za pomocą którego aktualne przemyślenia filozofów docierają do kultury masowej. A potem dodał, ktokolwiek kontroluje media, ma kontrolę nad kulturą. To bardzo prawdziwe. Wszędzie jesteśmy przez to bombardowani, szczególnie poprzez kulturę, w której brak już niepodważalnego fundamentu dla prawdy. Media będą nas kierować raz w tę, raz w tamtą stronę. Tkwimy w niesłychanie złożonej sieci, w której potrzeba nam jakichś określonych zasad. Dzisiaj potrzeba nam prawdy bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Żadne pokolenie nigdy jeszcze nie było tak manipulowane jak to obecne. Oni to wiedzą, łapią, o co chodzi i świetnie sobie radzą w ztechnicyzowanym środowisku, któremu jednocześnie nie ufają, jakkolwiek czują potrzebę korzystania z tego, co oferuje. Dzisiejsi ludzie reagują na wręcz przytłaczającą liczbę bodźców.
Żeby je przefiltrować i jakoś się ochronić, potrzeba nam pewnego zrozumienia, świadomości, dyscypliny i odporności, które są niezwykle rzadkie. Jeśli życie we współczesnym świecie oznacza poniekąd wystawienie nas na działanie pewnych idei, które uznajemy za odrażające, złowieszcze, mroczne, podłe, co mamy zrobić, by sprzeciwić się głównym instytucjom, głównym siłom kontrolującym te obrazy? Powinno to wywoływać nasz ostry sprzeciw moralny i chęć powrotu do prawdy, do wrażliwości na tę prawdę. Ale większość ludzi w istocie wcale nie chce prawdy, jeśli ma to oznaczać rozczarowanie po drodze. A więc jedz, pij i baw się wesoło, bądź rozerwany, zabawiony i rozweselony na śmierć. Podążanie za prawdą wiąże się z ogromnym ryzykiem. Lecz co może być większą przygodą niż zaryzykowanie wszystkiego w pogoni za jedyną trwałą rzeczą, jeśli prawda nie jest tego wszystkiego warta? To najprawdopodobniej wcale nie jest to prawda. Czy prawda odnosi się do tej sfery? Jeśli nie, przekonamy się, że coraz bardziej będzie nas przekonywać to, co nikczemne. Myślę, że Psalm 101 jest dla nas niesamowitym punktem odniesienia w przypadku sztuki i mediów. Będę się trzymał zawsze dróg prawych. Kiedyż więc przyjdziesz do mnie? Żyję w mym domu zacisznym i serce mam czyste. Ku temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu. Nienawidzę wszystkiego, co grzeszne. Nic takiego nigdy do mnie nie przylgnie. Pewnie przypominacie sobie człowieka, który nazywał się Jan Sebastian Bach. Za każdym razem, gdy skomponował nowy utwór, napisał nową partyturę, na końcu umieszczał inicjały SDG, oznaczające Soli Deo Gloria, samemu Bogu chwała. Rozumiał, że jako twórcze narzędzie Boga oddaje się tworzeniu czegoś dobrego, prawdziwego i pięknego, a wszystko po to, by oddać Bogu chwałę i Go uwielbić. Nawet w swoim świeckim dziele, małej książeczce na organy, umieścił następującą dedykację: Bogu jedynie niech będzie chwała za to, co dla ludzkiego użytku tu napisano. Tak właśnie powinniśmy podchodzić do pracy. Jako do wspaniałej rzeczy, wyjątkowego przywileju, Jego boskiego znaku odciśniętego na nas, i traktować każdą dziedzinę pracy jako równie ważną. Jeśli Bóg powołał nas do czegoś, to cudownie. Jak wspaniale można Go wychwalać, pełniąc tę rolę. Makoto jest niezwykłym artystą, założycielem National Arts Moment. I powiem wam, że świetnie rozumie tę chwałę, jaka kryje się w idei bycia kreatywnym dla Boga. Sądzę, że Kościołowi potrzeba niewierzących artystów, aby się od nich uczyć, wzrastać i napotykać wyzwania. Jakie w ogóle jest moje podejście do artystów i sztuki? Po pierwsze, przyjmuję założenie, że wszelki wyraz artystyczny, wszystkie formy sztuki ostatecznie należą do Boga. Oczywiście wypaczamy je, zniekształcamy te wspaniałe dary otrzymane od Boga i wykrzywiamy je, czyniąc z nich idola i przedmiot naszego uwielbienia. To dzieje się cały czas. Zadaniem chrześcijanina jest wyprostowanie tego, bo to my dostrzegamy, czym jest dobro. Jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy z tą wypaczoną, w żaden sposób nieuświęconą wyobraźnią. A tym samym produkt artystycznego wyrazu będzie coraz bardziej skażony. Become more and more tainted.
Chociaż być może Kościół zrezygnował ze sztuki, Bóg tego nie zrobił. Zwykliśmy albo odruchowo reagować na świat, albo po prostu kopiować i naśladować to, co oferuje. Sądzę jednak, że z biblijnego punktu widzenia Kościół powinien być miejscem i źródłem kreatywności. Myślę, że pozostawiając kulturę ludziom nieznającym Chrystusa, stworzyliśmy pewną pustkę, powstała jakaś próżnia. Teraz za to płacimy, ponieważ powinniśmy być razem z tymi artystami, tuż obok nich, wspólnie z nimi stawiać czoła wyzwaniom. Ale moim zdaniem nie zrobiliśmy tego. Powinniśmy zachęcać nasze dzieci do uczestnictwa w kreatywnych dziedzinach życia. Powinniśmy je wysyłać do Nowego Jorku czy Los Angeles z błogosławieństwem, by zostawali aktorami, reżyserami, by byli kolejnymi Spielbergami czy Picassami. Chrześcijanie powinni być postrzegani jako taka twórcza siła, którą świat zauważy. Wiesz co? Chcę zostać artystą. Idę więc do kościoła, bo tam rozkwita twórczość. Kiedy przychodzą do mnie artyści, korzystam z okazji, żeby ich uważnie wysłuchać, rozumiejąc, że przynoszą ze sobą bogactwo informacji, do którego Kościół może sięgnąć, uczyć się i odpowiadać na nie Ewangelią. Oni są niczym pomost. Modlę się, żeby sam Kościół był postrzegany jako miejsce przyciągające artystów. Ciało Chrystusa lepiej niż ktokolwiek inny powinno zdawać sobie sprawę, czym jest kreatywność i łącząca się z nią chwała, dreszcz podniecenia i radość płynące z możliwości pracy i tworzenia oraz ze znaczenia tej pracy dla ludzi. Makoto poruszył też inną, moim zdaniem, niezwykle ważną kwestię. Opowiem wam krótką historię o jednym z moich studentów, imieniem Joe. Rozmawialiśmy o tej sferze pracy i on poprosił mnie o spotkanie po zajęciach. I zadał mi pytanie. Chce mi pan powiedzieć, że Bogu by się podobało, gdybym został farmerem? To było po naszej rozmowie o tym, że nie ma podziału na rzeczy święte i świeckie. Nie, skoro Bóg cię stworzył i obdarował w jakiejś konkretnej dziedzinie, to jest to twoje powołanie. Tak więc Joe przyszedł i zadał pytanie, to znaczy, że Bogu by się podobało, gdybym został farmerem? Odpowiedziałem, Joe, jeśli on do tego właśnie cię powołał, nie powinieneś zajmować się niczym innym. Całe życie słyszał, że być rolnikiem to nic świętego. Czy przyglądając się tej kosmicznej batalii, będziemy się dziwili, że świat stara się za wszelką cenę przepoczwarzyć tę sferę w coś nudnego i szpetnego, w coś, w czym po prostu musisz tkwić, żeby dotrwać do końca tygodnia, w coś, co musisz po prostu wykonywać, bo przecież potrzebujesz pieniędzy, że wykrzywi to tak, że sama idea pracy i zysku będzie dla nas czymś negatywnym. Czy powinno nas to dziwić? Modlę się, aby ciało Chrystusa, jakim jesteśmy, uświadomiło sobie, co Bóg nam dał i jaki zawarł w tym zamysł, abyśmy już nie słuchali świata, lecz odwrócili się, by ujrzeć oblicze Boga. Ojcze, prosimy o to, aby każdy z nas z osobna zrozumiał, jaki niesamowity przywilej nam dałeś, czyniąc z nas swoich twórczych zarządców. Ojcze, jest tu tak wiele patologii. Ta sfera niesie brud i niszczy życie. To pochodzi właśnie stąd. Boże, udziel nam swojej łaski, byśmy to mogli zmienić. Soli Deo Gloria. W imię Jezusa. Amen. Niech was Bóg błogosławi.